Witamy w kontynuacji rozmowy z Przemysławem Furą, reprezentantem Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Ciebie. Witam Państwa, witam Ciebie. Już w tych najstarszych tekstach masońskich, tak zwanych starych obowiązkach, pojawia się wątek świątyni Salomona, która jakoby jest takim prototypem symbolicznym tego wielkiego gmachu, który wolnomularze mają wznieść. No i chciałbym Ciebie zapytać, co właściwie rozumie się przez ten symbol tej świątyni Salomona, którą się budowniczowie w swoich lożach budują i wznoszą. Faktycznie świątynia Salomona jest takim mitem założycielskim wolnomularstwa. Troszeczkę poprzez to, że w dużej mierze opiera się na symbolice chrześcijańskiej. W Biblii to też jest ważny budynek, która też poprzez swój symbol mówi wiele. Troszeczkę poprzez to, że wolnomularstwo nawiązuje do ubogich rycerzy Chrystusa, którzy podobno znaleźli tą świątynię Salomona i poznali tajemnicę Wszechświata dzięki właśnie obecności w tejże świątyni. Ale tak jak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, generalnie rzecz biorąc, to jest symbol. To jest symbol świata idealnego. To jest symbol, do którego dążymy. W Biblii jest opisana świątynia Salomona jako ta pierwsza, najbardziej idealna świątynia. To jest budynek, który jest po prostu absolutnie idealny i bez skazy. Jest takim mitycznym wyobrażeniem ideału. I w momencie, kiedy my chcemy powiedzieć, dążymy do ideału, mówimy, dążymy do tego, żeby zbudować świątynię Salomona. Bo ona właśnie jest tym ideałem. Czyli to nie jest, znów, to trudne dla wielu osób może być zrozumienie tego, ale to znów nie jest zestaw, jak ten ideał ma wyglądać. My tego nie wiemy. To jest ideał duchowy, to jest ideał intelektualny, to jest ideał społeczny. Wolnomularze poprzez samodoskonalenie się, poprzez rozwijanie siebie samych, później wychodzą na ten tak zwany świat zewnętrzny i zaczynają swój umysł angażować nie w swoje własne dobro, ale angażować w budowę świątyni ludzkości, czyli angażować społeczność. Bardzo ważną rolą dla wolnomularza jest być użytecznym dla społeczności. Być w jakiś sposób otwarty, żeby tą swoją samoświadomość, żeby tą swoją pracę nad sobą nie zrobić dla egoizmu. Nie pracować po to, żeby siebie samego zbudować, czyli zbudować swojego. Oni to robią po to, żeby oddać to społeczeństwu. A oddawanie społeczeństwu to jest właśnie symbol budowania świątyni ludzkości. Ale to z Twoich słów wynika jednoznacznie to, co zresztą niektórzy przeciwnicy masonerii podnoszą, że to nie jest tylko taki ruch nastawiony na samodoskonalenie, tylko też na wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość. Ja nawet znalazłem sobie taki fragment, pozwól, że przytoczę. I to jest fragment z relacji z konwentu Wielkiego Wschodu Francji z dwudziestolecia międzywojennego. No i tam na podsumowanie tego konwentu w streszczeniu opisano, że podstawą istnienia i szerzenia się wszelkiego zła jest kapitalizm. Czyli tutaj okazuje się, że no masoneria jednoznacznie opowiedziała się za konkretnym, czy właściwie nie za, a przeciw konkretnemu systemowi ekonomicznemu, jakim jest kapitalizm. Czyli jest to już no nie jakaś coś bardzo subtelnego i duchowego, ale konkretna polityczna rzecz. Oczywiście. Dlaczego masoni nie lubią kapitalizmu? Widzisz, popełniasz podstawowy błąd, o którym teoretycznie rozmawialiśmy. Nie masoneria, a Wielki Wschód Francji. Okay. Tak stwierdził. I to w tym okresie. Tak naprawdę. Przytoczę tutaj pewne powiedzenie, które jest bardzo ważne, żeby mówić, kiedy Dalaj Lamę zapytano o to, co sądzi o tym, że Jan Paweł II powiedział, że buddyzm nie jest religią. Dalaj Lama powiedział, skoro tak powiedział, to pewnie tak myśli. I to jest dokładnie to. Skoro tak powiedzieli, to pewnie w tym czasie tak właśnie myśleli. Pewnie ci ludzie doszli do wniosku, że to konwent, to nie jest jakby konwent Wielkiego Wschodu Francji, to nie jest konwent masonerii. Wielki Wschód Francji nie może narzucić innym swojego poglądu. Wielki Wschód Francji jest faktycznie dość mocno połączony z lewicującymi, powiedzmy, organizacjami, z ichniejszą partią socjalistyczną i faktycznie wiele wolnomularzy francuskich ma takie sympatie lewicujące. Ale to jest tylko część tych wolnomularzy. Ja osobiście znam wolnomularzy, którzy są libertarianami, tak? Czyli no, zupełnie drugą stronę niż ja. A znasz wolnomularzy, którzy głosowali na PiS? Znam. Znam wolnomularzy, którzy głosowali na PiS i jakby też nie mam z tym żadnego problemu. Tak? Właśnie
nawet to, co mówisz, tak, wolnomularz poprzez pozbycie się tych stereotypów, pozbycie się dogmatów i pozbycie się tego fanatyzmu wytrąca z ręki ludziom, którzy próbują grać na naszych emocjach, którzy próbują nas dzielić według jasnych, wyraźnych podziałów, czarne, białe. Tak naprawdę chcemy dojść do sedna. Dlaczego ktoś zagłosował w ten sposób? I to wcale nie oznacza, że źle. Wciąż mamy demokrację, wciąż jakby głosujemy. Oczywiście, nie wiem, powiedzmy, ta partia w jakiś sposób robi jedne rzeczy, ale próbujemy dotrzeć do sedna sprawy. Nie dajemy się wkręcić w taką prostą wojnę między, nie wiem, obozem PO i PiS. Tak? Czy jak sobie tykolwiek podziały. Szukacie raczej mechanizmów, które za tym stoją w ten sposób. Cała idea wolnomularska polega na tym, żeby to była platforma do porozumienia między ludźmi różnych poglądów. Ona od początku tak funkcjonowała. Znów, jest piękny pomnik wolnomularski, bodajże w Gettysburgu, postawiony przez braci wolnomularzy, który pokazuje, jak umierający żołnierz południa jest podnoszony przez żołnierza północy. I jest podpisane przyjaciel przyjacielowi. Ludzie, którzy są opozycyjnych stronach barykady, potrafią w trudnej chwili sobie pomóc. I na tym polega wolnomularstwo. Czyli wolnomularstwo nie powinno się dawać, wkręcać w te proste mechanizmy emocjonalne. Wolnomularz jest poza tym. Powinien być z boku, powinien w jakiś sposób na spokojnie. Zresztą wolnomularze mówią, że takim wolnomularzem bez fartuszka był Tadeusz Mazowiecki. Tak, to jest postawa, którą wolnomularze podziwiają. Człowieka bardzo otwartego, bardzo spokojnego, wyważonego, mądrego, równocześnie nie angażującego się w żadne emocjonalne spory. Czy nawet Jan Olszewski, tak, który był premierem i o którym wiemy też, że był wolnomularzem, zwróć uwagę, że też jest człowiekiem raczej spokojnym, nie angażującym się, nigdy nie stającym tak jasno po którejś ze stron barykady. I przez to ci ludzie zyskują szacunek i taki jest sposób wolnomularza na życie. Tak, nie angażowanie się w te emocjonalne spory i nie pchanie się na barykady. Wielki Schód Francji tak powiedział, w porządku, tak? To jest jego zdanie. Tak? My mamy wszyscy prawo mieć zupełnie odrębne zdanie na ten temat. To jest polityka, to jest prywatna sprawa każdego wolnomularza. Tak naprawdę w lożach zasadniczo nie wolno poruszać dwóch tematów. Polityki i religii. Tak? To są tematy zakazane w loży. My mówimy, że wchodząc do loży powinniśmy zostawić metale na zewnątrz. Metale są symbolem wszystkich ziemskich spraw. Kłótni, rzeczy, które przeszkadzają w kontemplacji intelektualnej tego, co się dzieje w samej loży. To jak wobec tego wyglądałby ten idealny świat według masonerii? Czy jest w ogóle coś takiego? Czy mówisz o tym, że masoni przechodzą jakiś proces samodoskonalenia wewnątrz loży i następnie mają wyjść na świat i budować tę świątynię nowego porządku, budowanie świątynię nowego ładu na świecie, to co to byłby za ład? Czy jego da się w ogóle ująć w jakieś ramy jakiegoś systemu politycznego na przykład? Nie, moim zdaniem nie da się tego zrobić. Mhm. Takie jest moje zdanie. Oddziaływanie masonerii na rzeczywistość jest niebezpośrednie. Oddziaływanie masonerii na rzeczywistość nie polega na tym, że masoneria jako grupa ma określony plan polityczny, czy ma określony system, który powinien zostać zbudowany. Nie. Masoneria kształtuje ludzi o określonych wartościach i wierzy w to, że w momencie, kiedy ci ludzie wejdą w świat, to zaczną zgodnie z tymi wartościami budować lepszy świat, bo te wartości są dobre. Bo te wartości to jest wolność, równość i braterstwo. To jest taka triada, na której budowane jest ten. Jeżeli ci ludzie będą szerzyć wolność, jeżeli ci ludzie będą szerzyć braterstwo i będą szerzyć równość, tu jest kwestia interpretacji, co znaczy prawdziwa wolność, co znaczy prawdziwe braterstwo i co znaczy prawdziwa równość. Na jakim to jest poziomie, bo podejrzewam, że moi koledzy libertarianie mają na ten temat zupełnie inny pogląd niż ja. Ale pojawia się pole do dyskusji. My moglibyśmy sobie siąść w tym momencie i w tym duchu wolności, równości, braterstwa rzeczy przedyskutować i dojść do wspólnych wniosków, a nie obrzucić się błotem. W związku z tym wierzymy, że jeżeli spotkają się tacy wolnomularze i zaczną dyskutować o rzeczach ważnych i będą mieli te wartości, o których mówimy, wyjdzie z tego coś dobrego. Właśnie ten nowy porządek świata. Nowy, lepszy porządek świata. Że te fanatyzmy, te dogmaty nie będą zaślepiały nam wzroku, nie będą to oczy przekrwione nienawiścią, tylko zrozumieniem drugiej strony. Dadzą mu prawo do tego, żeby on miał inne... Dlatego ten fanatyzm jest tak
no, znienawidzony przez wolnomularzy. Przecież znienawidzony w przypadku wolnomularzy to jest złe słowo tak naprawdę, bo wolnomularze, jak zauważyłeś, nie są emocjonalni. Wolnomularstwo nie powinno być emocjonalne. Czyli on jest traktowany jako swego rodzaju jakaś choroba, tak? Która tak, toczy ten świat i dokładnie tak. Trzeba wyeliminować. Tak, no, nawet gdzieś, jak rozmawialiśmy wcześniej, o narodowościach. Tak? Mówiłeś, że wolnomularstwo zasadniczo jest jakby przeciwko narodowościom. To nieprawda. Nie jesteśmy przeciwko narodowościom. Jesteśmy tylko przeciwko pewnego rodzaju nacjonalizmom. Jesteśmy przeciwko temu, żeby Polak stawiał się wyżej niż Niemiec i Niemiec stawiał się wyżej niż Polak. Jesteśmy ludźmi. Mamy prawo do bycia innymi. Mamy prawo do bycia, do posiadania innej kultury, mówienia innego języka. Ale nie mamy prawa do nieszanowania drugiego człowieka w innej osobie. Tak? Do tego nie mamy prawa. Wyobraź sobie, że jesteśmy w stanie faktycznie porzucić te wszystkie wzajemne oskarżenia. Oczywiście możemy mówić, że na początek musimy sobie rozliczyć poprzednie winy i tak dalej, ale nawet jeżeli będziemy rozliczać poprzednie winy w duchu wolnomularskiego porozumienia, to będzie zupełnie inaczej wyglądało, niż jeżeli zaczniemy rozliczać sobie poprzednie winy po prostu w duchu nienawiści i w duchu wymuszenia pewnych rzeczy. Ale to poniekąd zakłada, że obie strony mają takie samo podejście, prawda? Bo jeżeli jedna strona ma podejście wolnomularskie, a druga nie, no to jednak jest to nieproporcjonalna wymiana sił i argumentów. No, no. Oczywiście, że tak, tak. W tym momencie, jeżeli druga osoba nie zrozumie, no to w tym momencie po prostu nie ma porozumienia. No jest też taki bardzo właśnie głośny, znaczy nie wiem czy głośny, ale znany wolnomularz. Chodzą legendy o tym, że był wolnomularzem, Ludwik Zamenhof, czyli człowiek, który stworzył język Esperanto, tak. I miał w sobie taką ideę, że ten język będzie służył nie tylko do tego, żeby ułatwić komunikację między ludźmi na tym podstawowym, technicznym poziomie, ale też, że przyczyni się do tego, że ludzie będą się lepiej wzajemnie rozumieli. On, nawet jeżeli nie był bratem, to z pewnością był przez wolnomularstwo wspierany w trakcie tej swojej aktywności społecznej i propagowania tego języka Esperanto. No i to znowu jednak wskazuje, że to mimo wszystko wolnomularze szukają tego wyzwolenia z narodów, jakby tej mitycznej wieży Babel, która nas podzieliła na różne języki, na różne nacje. Że wolnomularstwo chce ten stary ład podziałów zastąpić jakimś nowym podziałem jedności. Tak. Tak. Mówi się nawet, że Unia Europejska to jest projekt wolnomularski. Nie wiem, na ile to prawda. Na pewno jest w duchu wolnomularskim. W duchu wolnomularskim jest każde porozumienie ponad podziałami, jakimikolwiek, czy to są podziały narodowe, czy to są podziały klasowe, tak? Czy po prostu traktujemy ludzi na równi, tak? Z szacunkiem. I w tym momencie każdy mechanizm, który to ułatwia, a na pewno takim mechanizmem jest zbudowanie wspólnego języka, na pewno takim mechanizmem jest fakt, że jakaś grupa ludzi ponad tymi wszystkimi podziałami, gdzie próbuje się dzielić tych ludzi, ich szczuć jednych na drugi, nagle okazuje się, że jest jednak jakaś nić porozumienia, szansa na to, żeby była jakaś wojna, żeby ludzie się nawzajem znienawidzili, jest mniejsza. Oczywiście nie ma takiej siły, tak? Widzisz, wolnomularstwo nie jest jednorodną siłą, tak? Nie buduje rządu świątowego i ponieważ nie potrafią się tak naprawdę umówić na grilla w sobotę, jest tym problem, to dopiero jakby rząd światowy był, to dopiero by była tragedia. A jak widzisz, nawet nie potrafią zbudować jednej obediencji w Polsce, co pokazuje, jak to jest jednak organizm żywy i to nie tak wygląda. To są działania, które po prostu są w pewnym duchu. I my wierzymy w to, że to jest słuszny kierunek, że jeżeli w tym duchu my się będziemy rozwijać, jeżeli ten duch będziemy szerzyć, nie bezpośrednio, nie zmuszając ludzi do tego, żeby tego pokazując pewne metody, pokazując pewne rzeczy, to świat się zmieni na lepsze. Będzie nowy, lepszy ład, czyli polegający na tym, że po prostu nie będziemy tak bardzo się nienawidzili za to, jakimi ludźmi się urodziliśmy. Mówisz o równości, tak? Że ludzi trzeba traktować z równym szacunkiem, ale z drugiej strony, wcześniej mówiłeś o tym, że wolnomularstwo dzieli świat na tych ludzi, którzy mają pewną świadomość i na tych, którzy nie mają pewnej świadomości. Więc już samej jakby tej koncepcji wolnomularstwa, no te nierówności powstają i zresztą wielu krytyków wolnomularstwa o tym mówi, że masoni uważają się za ludzi, którzy są lepsi od tych nieoświeconych i że dlatego uważają, że mają niejako taki mandat do sprawowania rządów nad tym tłumem, który nie posiada prawdziwego oświecenia. My to widzimy troszkę inaczej oczywiście. No, wygląda troszkę tak, że jeżeli masz szkołę, tak, i traktujesz wszystkich uczniów z równym szacunkiem, to nie oznacza, że musisz nauczać ludzi z ósmej klasy, z pierwszej klasy programu do ósmej klasy. Nie na tym polega równość.
Tak? I na tym polega równość, że wszystkim dajesz to samo. Mhm. Faktycznie masoneria jest pewnego rodzaju ruchem elitarnym. To nie jest ruch egalitarny. Ponieważ ruch egalitarny polegałby na tym, że zależałoby nam, żeby jak najwięcej osób było wolnomularzami. Wolnomularstwu na tym nie zależy. To nie jest kościół chrześcijański, który tak naprawdę dąży do zbawienia każdego i chciałby, żeby każdy człowiek, tak, był, powiedzmy, wyznawcą tego kościoła. W wolnomularstwie to tak nie wygląda. W wolnomularstwie wyszukujemy te osoby, które są bardziej świadome i one, szanując osoby, które nie są tak bardzo świadome, jak byśmy chcieli, tak, próbują ten świat zmieniać, bo wiemy o tym, że tym osobom się chce nad tym pracować, a jest masa osób na świecie, którym się nie chce pracować nad sobą, nie chce się pracować nad światem i też mają do tego prawo. To nie oznacza, że są gorszymi ludźmi, po prostu wybrali taką drogę. Ale to nie oznacza, że należy ich na przykład zmuszać i wciągnąć do wolnomularstwa, bo ani by się tam znaleźli, ani nic z tego by nie uzyskali. Więc wolnomularstwo nie jest drogą dla każdego, absolutnie to przyznajemy, ale to nie oznacza, że dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Po prostu to jest droga dla części ludzi, którzy chcą tą drogę wybrać, którzy się w tym czują i którzy są na tyle świadomi, że tą drogę mogą wybrać. Dziękuję Ci bardzo i w tym duchu równości kończymy tę część naszej rozmowy. Dziękuję. A ja jak zwykle proszę Państwa o subskrypcję, a jeżeli mogę zachęcić, to zachęcę tym, że w następnej części będziemy rozmawiać o tym, dlaczego masoni czują wstręt do światła. Do zobaczenia. Do zobaczenia.